zabierają łodzi, bo amfibiu jedzie po głównej drodze. W 2001 roku fala miała 835 cm, to tym razem miała 843 cm. Była jeszcze większa niż wtedy. I jest to bardzo długa fala, która sięga praktycznie w pokraju. I utrzymuje się na tym bardzo wysokim poziomie. W tym momencie jaka jest sytuacja na naszych trądowskich osiedlach? Wielowieś jest zalana w całości. Sielec jest zalany w całości, choć no, poziomy wody są dużo niższe. No tak jak mówiłem, praktycznie większa część Sobowa jest zalana. Cała ulica Szlachecka, ulica Bema, do tutaj praktycznie prawie że remizy. I wzdłuż starego koryta Mokrzyszówki woda omija zabudowania, schodząc tam już praktycznie w stronę stacji kolejowej. Ewakuacja ludzi trwa, trwa, jest tam. A wiadomo jest, panie prezydencie, ile do tej pory zostało z zalanych osiedli ewakuowanych ludzi? Większość osób dokonała samoewakuacji. Ewakuacja trwa w tej chwili na bieżąco, bo część osób decyduje się opuścić swoje domostwa. W związku z tym około 1500 osób jest objętych różnymi formami ewakuacji. Thank you.